To będzie live z przygodami. Teraz się chyba w końcu uda. Wow! Tak, nie wiem, czy mnie słychać. Słychać cię bardzo dobrze, Kasiu. Cześć. Ale cześć. Masz kamerę, po prostu widać cię doskonale. A, tośmy się trochę upocili. No, trochę ja już się zaczęłam stresować. Co tu No się dzieje? Właśnie, no właśnie. Ja miałam okazję wykorzystać wszystkie moje umiejętności radzenia sobie z sytuacją kryzysową. Kiedy nie chce ci się włączyć Instagram, kiedy nie możesz zrobić live'a, uff, to nie jest prosta sprawa. Super, zaczynamy prosto chyba z kopyta, nie? Nie ma co czekać. Zacznę tylko od takich standardowych początków, że witamy wszystkich bardzo serdecznie, wszystkich, którzy zdecydowali się do nas dołączyć tutaj na live'ie, wszystkich, którzy obserwują kanał Oshi na Instagramie i którzy dowiedzieli się o tym, że można się dzisiaj do nas dołączyć. Witamy wszystkich na webinarze na temat używek. Przypomnę tylko, że spotykamy się dzięki Fundacji Oshi oraz dzięki Szpitalowi Uniwersyteckiemu w Krakowie, którzy to prowadzą akcję taką, no, szeroko zakrojoną. Walcz, zwyciężaj, żyj. I teraz spotykamy się w ramach takiej serii webinarów, które udało się nazwać Ej, wszystko OK. Webinarów, które są przeznaczone dla dzieci, nastolatków i ich rodzin. No i dzisiaj mamy trzecie nasze spotkanie. Witam serdecznie panią magister Katarzynę Krzykawską, psychoterapeutkę, terapeutkę uzależnień, która na co dzień pracuje też z młodzieżą i osobami dorosłymi, którzy mierzą się z trudnościami z kręgu uzależnień. Ja nazywam się Bartek Taurogiński, jestem lekarzem psychiatrą i psychiatrą dzieci i młodzieży i cieszę się, Kasiu, że możemy się dzisiaj spotkać. Ja bardzo dziękuję za zaproszenie. Jest to moje pierwsze tego typu wystąpienie w takich mediach, więc trochę nie wiem, czy się wpasuje w format, ale mam nadzieję, że uda nam się omówić w sposób możliwie ciekawy zagadnienie, które jest bardzo szerokie i podejrzewam, że tylko zahaczymy o pewne istotne kwestie z punktu widzenia jakby aktualnej wiedzy, aktualnych obserwacji na temat jakby samej specyfiki problemu używek wśród młodzieży, ale też młodych dorosłych. Podejrzewam, że ta młodzież to teraz też dwudziestokilkulatkowie, więc myślimy też o takiej populacji. Ciekawe. Ja w ogóle, Kasiu, myślę, że jak przeszliśmy przez te trudy rozpoczęcia live'a, to już nic nam nie jest straszne, więc teraz to już tylko z górki. Teraz już sama przyjemność. Teraz już sama przyjemność nam została. Super. Kasiu, a nie wiem od czego zacząć. Ja chciałbym cię w ogóle zapytać, czy jakoś poprosić cię o, nie wiem, kilka słów na twój temat, albo czym ty się zajmujesz na co dzień? Co to znaczy być, wiesz, zajmować się używkami, albo być terapeutą uzależnień? No, ja jestem terapeutą uzależnień, w zasadzie to jest moja pierwsza specjalizacja. Ja zaczynałam jeszcze na studiach, ja studiowałam pedagogikę i specjalizację, resocjalizację. Miałam praktyki studenckie w poradni Monar w Krakowie, która była moim pierwszym miejscem w zasadzie takiego doświadczenia zawodowego, gdzie zetknęłam się z problematyką uzależnień, ale w takim wydaniu hard. Znaczy, to już były takie przypadki bardzo głębokiego uzależnienia u osób, które miały takie, no, poważne problemy psychospołeczne, zdrowotne, związane z wieloletnim uzależnieniem od narkotyków. To jeszcze była ta stara generacja osób uzależnionych i, no, postanowiłam zostać na wolontariacie, związałam się zawodowo z tym miejscem. Kilka lat później chciałam jakby poszerzyć trochę swój krąg zainteresowań, wyjść jakby poza tą grupę docelową, bo ja też tam pracowałam głównie w takich projektach, nawet nie jako psychoterapeuta, tylko na początku w projektach z redukcji szkód adresowanych do osób uzależnionych, w tym
Program wymiany igły strzykawek, streetworking, taka praca w terenie, praca taka bardzo daleko od jakby klinicznej pracy terapeutycznej w gabinecie. No, to, że się teraz znalazłam w gabinecie, też się wiązało z moim rozwojem zawodowym, podjęciem pracy na klinice psychiatrii, gdzie też zetknęłam się z trochę innym klientem, pacjentem. Również jakby z taką podwójną diagnozą, co jakby też rozwinęło moje zainteresowania w kierunku innych psychopatologii, czy w ogóle współwystępowania uzależnienia i innych zaburzeń psychicznych i też kształcenia w tym kierunku, więc mam o to takie dwa zainteresowania. Ale jednak największą grupę moich pacjentów stanowią osoby problemowo używające narkotyków bądź członkowie ich rodzin. Pracuję też z młodzieżą, w zasadzie od 2013 roku pracuję z młodzieżą na klinice, a jest to trochę inna praca niż z dorosłymi, czy zdecydowanie inna praca niż z dorosłymi, ponieważ ten problem u młodzieży ma nieco inny charakter, nieco inaczej pracuje się z tym tematem, co widać w zasadzie od samego początku, czyli od momentu zgłoszenia problemu, gdzie młodzi ludzie zazwyczaj nie trafiają do gabinetu z poczuciem identyfikacji z problemem, tylko w zasadzie są przyprowadzeni, przymuszeni. Przez kogo? Przez rodziców. Rodziców, opiekunów, po zgłoszeniu w szkole, po przyłapaniu przez policję. No, tego typu kontekst zazwyczaj jest najbardziej typowy. Zdarzyło mi się w historii parę razy odebrać telefon osoby niepełnoletniej, która nie chciała powiadomić rodziców, a przyjść na terapię, co niestety w naszym jakby systemie jest niemożliwe, więc no, to jest bardzo mały procent osób, które gdzieś czują, że to jest problem i chcą coś z tym zrobić, natomiast zazwyczaj to jest tak, że pierwsza wizyta to jest duży opór, duża niechęć. No i taka narracja, że to rodzice mają z tym problem, ja nie mam z tym problemu, nic złego nie robię, nie widzę w tym nic strasznego, wszyscy biorą, wszyscy palą. O co chodzi? Czy macie problem? Wy macie problem w zasadzie, mi się nic nie dzieje. Czyli ogólnie, jak do ciebie przychodzi nastolatek, to chyba nie łapiecie od razu jakiegoś porozumienia. Zazwyczaj jest tak, że nie chcę tu być i to nie ja chcę, nie ja, nie to był mój, nie był to mój pomysł, tylko czyjś pomysł. Tak, no najczęściej to rodzice przychodzą w niepokoju, w lęku, jak nakryją dziecko, przyłapią. Często to się dzieje w takich okolicznościach dość kontrowersyjnych, mianowicie poprzez szpiegostwo internetowe. To jest najczęstsza droga dowiedzenia się przez rodziców, czyli szpiegowanie mediów społecznościowych i odkrywanie tam różnego rodzaju treści, bo to jest jednak taka przestrzeń, w której no tutaj duża jest wymiana informacji, młodzież też jakby korzysta chętnie i też bardzo wiele życiowych jakby aktywności dzieje się teraz w mediach. My zresztą też się spotykamy, więc tak to wygląda, że faktycznie moment zgłoszenia jest taki, że młodzież nie widzi w tym używaniu nic złego, nie widzi żadnych negatywnych konsekwencji, bo zazwyczaj faktycznie to jest taka faza eksperymentowania, faza używania rekreacyjnego. Najczęściej ja powiem tak, do mnie trafiają już jednak osoby, u których to używanie ma charakter albo używania szkodliwego, albo już uzależnienie. Natomiast w populacji ogólnej, kiedy myślimy o młodzieży, jak wskazują różnego rodzaju badania, w Polsce w zasadzie najwięcej badań takich statystycznych czerpiemy z badań ESPAD-owskich. Ostatnie badanie było w 2019 roku. No i wśród używek najchętniej wybieranych, najbardziej popularnych nadal od wielu lat, w zasadzie od zawsze dominuje alkohol, gdzie w grupie takich nastolatków 15-16 lat to jest 80% przynajmniej raz w życiu spróbowało alkoholu. A w takiej starszej grupie wiekowej, czyli 17-18, to jest 90%. Marihuana to jest już trochę niżej, ponieważ młodsza grupa, czyli 15-16, to jest około 20%, a 17-18 to jest 40%, czyli prawie połowa takich starszych adolescentów przynajmniej raz w życiu paliła marihuanę. Więc w zasadzie większość tych osób, która eksperymentowała, zaspokoiła swoją ciekawość, spróbowała kilka razy, na tym poprzestaje. W związku z tym użycie substancji nie jest równoznaczne z tym modelem takim, że jak zapalisz marihuanę, to się uzależnisz od heroiny. Że w takim myśleniu, jak kiedyś, pokutowało troszeczkę. Tak rodzice straszą chyba swoje dzieci, co? To jest jakiś sposób na to, żeby
zniechęcić nastolatków, dzieci do tego, żeby absolutnie trzymały się z daleka od substancji. Rodzice, ale i szkoły, bo taki model profilaktyki negatywnej dominuje. Znaczy dominował przez wiele lat. No powoli faktycznie przechodzi się na model alternatyw, na model takiej wspierania zasobów, rozwijania umiejętności, które mają chronić młodzież przed właśnie uzależnianiem się, bo narkotyki są groźne. Ja nie twierdzę, że narkotyki nie są groźne, że to jest coś bezpiecznego. Natomiast nie same narkotyki są groźne, a sytuacja, w jakiej znajduje się osoba, która po nie sięga, ponieważ nie każdy, kto spróbował marihuany, będzie szukał tego typu wrażeń w kolejnych sytuacjach. Bo tak jak powiedziałam, część poprzestaje na rekreacji, czyli takim używaniu weekendowym, towarzyskim, jako forma spędzania czasu w weekend, nie zaniedbując w ogóle w tygodniu różnych swoich zadań, nie wypadając z ról społecznych, nie szkodząc sobie w sposób znaczący. I takie osoby najczęściej nie trafiają do nas do gabinetów czy do poradni. Tylko już faktycznie osoby, które przynajmniej jakieś pierwsze konsekwencje ponoszą, czyli nie wiem, problemy w szkole, problemy w relacjach, problemy ze stanem psychicznym, jakiegoś rodzaju takie negatywne skutki psychiczne związane z używaniem czy marihuany, czy stymulantów, czy nadużywaniem alkoholu, więc wtedy faktycznie już jest wskazanie do podjęcia pracy, zrozumienia tak naprawdę związku między używaniem a problemami młodej osoby, nie? No bo to jednak jest, nigdy nie jest tak, że używanie jest objawem samo w sobie. No to jest powiązane z jakąś głębszą i dłuższą historią tak naprawdę. Kasiu, a używasz takich sformułowań jak używanie szkodliwe, uzależnienie, eksperymentowanie? Nie pytam cię o definicję, bo to nie o to chodzi, ale jesteś w stanie jakoś zarysować różnicę pomiędzy tymi pojęciami? Jak ty rozumiesz, czy jak Znaczy ty tak. czujesz? Też eksperymentuje, używa szkodliwie, jest uzależniony. Eksperymentowanie substancjami psychoaktywnymi dotyczy tej grupy osób i to jest największa grupa użytkowników młodych, która chcąc zaspokoić taką podstawową potrzebę i przyczynę tak naprawdę w tej grupie wiekowej, czyli ciekawość, co to takiego jest? Dowiaduje się, że jest marihuana, amfetamina, alkohol, najczęściej od rówieśników w mediach i chce spróbować, o co cały ten szum. I kilka razy użyję, żeby sprawdzić, co to jest, po czym jakby zaspokoiwszy swoją ciekawość, tak naprawdę nie czuję dalszej potrzeby eksplorowania tego doświadczenia. Więc tak naprawdę poprzestaję na tym, żeby zaspokoić ciekawość, i to jest eksperymentowanie młodzieży. Używanie rekreacyjne jest już używaniem, które ma bardziej taki regularny charakter, natomiast on ma charakter towarzyski, czyli zażywamy. Kiedy mamy dobry nastrój, nie po to, żeby sobie poprawić nastrój, nie po to, żeby rozwiązać jakiś problem, tylko najczęściej, żeby, nie wiem, wzmocnić jakieś pozytywne odczucia, rozluźnić się, po to, żeby, nie wiem, spędzić czas ze znajomymi na imprezie. To zazwyczaj jest używanie weekendowe, które nie pojawia się na przykład, nie wiem, używanie w czasie lekcji, czy używanie w ciągu tygodnia, czy ponoszenie jakichś zdrowotnych, wyraźnych, negatywnych, szkodliwych skutków. Czyli to nie jest upijanie się, to nie jest utrata przytomności, utrata kontroli, podjęcie jakiegoś zachowania ryzykownego pod wpływem substancji, tylko używanie w sposób rekreacyjny po to, żeby spędzić czas. Natomiast używanie szkodliwe jest już takim modelem zażywania substancji, w którym pojawiają się już jakieś wyraźne, negatywne następstwa używania. To może być właśnie podjęcie jakiegoś ryzykownego zachowania seksualnego, to może być zdrada, to może być powtarzanie klasy w związku z nieobecnościami w szkole i może to być, nie wiem, kłótnia z rodzicami, prowadzenie, nie wiem, samochodu pod wpływem substancji, czy jakieś takie już, nie wiem, przyłapanie przez policję na przykład i sprawa w sądzie, ponieważ posiadanie substancji psychoaktywnych w Polsce jest nielegalne i zagrożone karą pozbawienia wolności do lat 3, w związku z tym, no, to już jest taka sytuacja, w której pojawiają się nas negatywne, szkodliwe następstwa użycia. Natomiast uzależnienie jest to już choroba, już to jest sytuacja, w której osoba w ciągu, nie wiem, 6 miesięcy
obserwuję u siebie przynajmniej 3 z 6 objawów klinicznych i to już jest sytuacja, w której leczenie i w zasadzie no, profesjonalna pomoc jest już konieczna tak naprawdę do tego, żeby opanować problem. Dzięki temu mam jasność, mi się to jakoś fajnie układa w takie stopnie nasilenia. Ale chciałem Cię Też proszę, zapytać, jeszcze Ten chciałem proces zapytać, proszę. chodzi mi o to, że to jest jakiś proces, prawda? Że to nie jest tak, że od pierwszego zażycia do uzależnienia są jakieś bardzo wyraźne momenty. No, ludzie są różni. Bardzo różne czynniki indywidualne, czynniki środowiskowe mogą sprzyjać lub hamować rozwój procesu w kierunku coraz bardziej szkodliwym. W związku z tym, no, nie da się opracować jednego protokołu tak naprawdę dla każdego, kto raz sięgnie po jakąś substancję. Nie uzależni się tylko ten, który nigdy niczego nie spróbuje. A jak pokazują dane, jest to naprawdę nikły procent osób, które w życiu nie spróbują. A jak myślisz, Kasiu, tak próbuję wejść w buty nastolatka, czemu te używki są tak piekielnie atrakcyjne? Czemu aż tyle nastolatków, mówiłaś, 80% sięga po alkohol? Dlaczego tak dużo ludzi się wręcz czasem mam poczucie fascynuje? Czy to marihuaną, czy to tymi jakimiś innymi, nie wiem, amfetaminą, czy dopalaczami? To jest jakiś taki temat jakoś niezwykle ważny dla nastolatków. Masz jakąś intuicję, o co chodzi? Kilka rzeczy mi przychodzi do głowy tak naprawdę, kiedy pytasz o to, czemu substancje są tak, budzą takie zainteresowanie wśród młodzieży. No myślę, że przede wszystkim ze względu na ich atrakcyjność w działaniu. W sensie, że one przede wszystkim dla młodych ludzi pełnią ważne funkcje. W sensie bardzo wiele młodych osób korzysta z używek, ponieważ one pomagają w interakcjach społecznych. One poprawiają nastrój. One też u młodych ludzi często poprawiają funkcje poznawcze. Ale tym, co wydaje się najbardziej atrakcyjne w używkach, jest to, że one regulują nam nastrój. I nie mówię tylko o używkach, które są chemicznymi, mówię również o różnych zachowaniach nałogowych, które powodują, że poprawiamy sobie w ten sposób nastrój. Pocieszamy się, sprawiamy sobie przyjemność. No, w przypadku substancji psychoaktywnych, no, tutaj duże znaczenie ma fizjologia. Mianowicie część osób preferuje różne stany jakby świadomości, czy pobudzenie, jakie dają psychostymulanty, czy redukcja lęku, jaką dają benzodiazepiny, czy opioidy, czy marihuana, która ma działanie takie odprężające, rozluźniające, podobnie jak alkohol. Więc myślę, że spektrum działania substancji jest tak szerokie i pomimo, że przy niektórych substancjach odstawienie ich powoduje, nie wiem, jakieś nieprzyjemne objawy na następny dzień, zwłaszcza jak się zażyje czy użyje zbyt wiele, ale korzyści, jakie ma się w momencie bycia pod wpływem substancji, przewyższają te negatywne następstwa. I to wydaje się być takie, że to jest działanie doraźne, to jest działanie od razu. To jest efekt, którego się spodziewamy i który działa. To jest sprawdzone. A że wiem, że jak zapalę sobie marihuanę, to przejdzie mi złość. To przestanę się denerwować. To się odstresuje. Ktoś mi wychilluje, prawda? A czy w takim razie, nie wiem, młodzi ludzie, którzy mają powiedzmy bardziej nasilone trudności emocjonalne, jakoś częściej się złoszczą, albo częściej wpadają w kiepski nastrój, albo są depresyjni na przykład. To czy dla takich osób substancje nie będą szczególnie atrakcyjne? Jakoś szczególnie ktoś taki może wpaść na pomysł, o, to jest sposób na poprawę jakości mojego życia. Myślę, że w tym jest sporo racji, że jakby amplituda tych emocji u nastolatków jest olbrzymia, a sposoby radzenia sobie z emocjami, raz, że poprzez niezbyt duże doświadczenie w radzeniu sobie z nimi, a często też poczucie bycia nierozumianym przez dorosłych,
W tej problematyce, którą oni przedstawiają, prezentują, próbują się podzielić. Często jest tak, że nie wiem, chęć porozmawiania na przykład o problemach, na przykład z używkami, wydaje się niemożliwe, ponieważ rodzice od razu wpadają w panikę i rozmawianie z rodzicami o tym, że na przykład czasami chce zapalić sobie marihuanę, w zasadzie nie jest możliwe z rodzicem. W związku z tym ci młodzi ludzie tak naprawdę albo między sobą próbują wymieniać się informacjami obiegowymi wśród nastolatków, bądź z internetu, który, no, umówmy się, nie zawsze daje rzetelną wiedzę, chociaż jest sporo też osób, które bardzo dużo mają wiedzę, bo oni też, to nie jest tak, że młodzież tak zupełnie bezmyślnie zażywa te narkotyki. Tak biorą No właśnie. bez świadomości tego, co biorą, bo kolega bierze, to ja też wezmę. Ja znam wiele osób, które się tym fascynują, też od strony takiej farmakologicznej, znają bardzo dobrze działanie poszczególnych substancji na poszczególne receptory i niejednokrotnie zawstydzają terapeutów swoją wiedzą, zwłaszcza na przykład na temat nowych substancji psychoaktywnych, bo o ile jeszcze te tradycyjne narkotyki są nam znane z różnych opracowań, z tradycji leczenia, tak naprawdę w przypadku nowych substancji psychoaktywnych, które weszły na rynek no, już ponad dekadę temu, nadal dla wielu terapeutów stanowią nowum. No, ale jakoś to jest mi bliskie, co mówisz, bo też niektórzy pacjenci, ja na przykład nie jestem terapeutą uzależnień i zbyt dużo o używkach nie wiem. Zawsze jestem zafascynowany, jak moi pacjenci w zasadzie mnie szkolą z używek i opowiadają mi o swoich doświadczeniach, czy o tym, jak wiele oni wiedzą. I jakoś mam podobne doświadczenie. Jeszcze chciałem tak zagaić. Czy używki nie pełnią jakiejś funkcji społecznej wśród nastolatków? W takim Jeszcze raz sensie. powtórz, bo coś przerywa, jakaś burza jest chyba u mnie. Właśnie, Przerywa bo u trochę. mnie też się burza zrobiła i też się zastanawiam, czy wszystko gra. Mówię o funkcji społecznej używek oraz o przynależności do grupy. Czy nie jest tak, że my tutaj na przykład palimy, a jak nie palisz, to wtedy niekoniecznie do nas pasujesz. Myślę, że ten sposób myślenia nie jest już tak bardzo aktualny jak kilkanaście lat temu, gdzie faktycznie jak było trochę mniej narzędzi przez młodzież do korzystania z różnego rodzaju sposobów jakby budowania relacji społecznych, ponieważ sporo osób szuka na przykład relacji w internecie i przez to nie czują się tak wykluczone. Natomiast faktycznie jest tak, że pewne grupy młodzieżowe traktują jako normę zażywanie substancji. W związku z tym faktycznie to jest przyjęcie pewnej normy, która powoduje, że się utożsamiam z tą grupą. W związku z tym utożsamiam się też z pewnym stylem życia, który jest typowy dla tej grupy. Że nie wiem. I tu już naprawdę takie myślenie, że ta marihuana. No, mam na myśli też, nie wiem, takie zjawisko, o którym. Bo faktycznie kiedyś się myślało o osobach, o młodzieży uzależnionej, że to jest taka grupa. No to tak jak mówiła się patologiczna, tak? Że to były takie środowiska zaniedbane, takie środowiska, gdzie tam rodzice byli niewydolni wychowawczo, najczęściej sami mieli problemy z uzależnieniem na przykład, że tam były problemy na przykład z bezrobociem w tych rodzinach, z ubóstwem, że to były takie dzieci, które miały niski status społeczny, w związku z tym no, zażywały narkotyki. Co, jak się okazuje, jest nieprawdą, ponieważ jest to zjawisko tak demokratyczne. Zresztą kilka lat temu taki dość kontrowersyjny był raper młodzieżowy, który taki znany utwór Pato Inteligencja wyrapował, w którym no, obnażył troszkę, że po prostu inaczej się ćpa, inaczej się pije w grupach młodzieżowych o wysokim statusie społecznym i w grupach o niższym statusie społecznym. Ale faktycznie jest tak, że akceptacja rówieśników jest podstawową potrzebą nastolatka. W zasadzie to głos rówieśników jest głosem
bardziej decydującym i bardziej opiniotwórczym niż głos rodziców, ale jest też tak, że osamotnienie nastolatków będzie takim czynnikiem ryzyka, że zarówno przynależność do takiej grupy, której jest moda na zażywanie, ale również wykluczenie społeczne, jakiś rodzaj osamotnienia, brak więzi będą chyba większym czynnikiem do uzależnienia niż sama przynależność do takiej grupy. Strasznie ciekawe jest to, że od razu pomyślałem o patointeligencji, jak zaczęłaś mówić. Zanim powiedziałaś, że zanim przywołałaś rapera, to ja już go miałem w głowie i myślałem, że tak, to dzięki tej piosence, czy dzięki tej twórczości, ja również jakoś się dowiedziałem, czy zorientowałem, jak ten problem może wyglądać u innych osób. Wiesz, to bardzo często było taką reakcją rodziców, którzy piastowali jakieś bardzo prestiżowe zawody, którzy trafiali w takim poczuciu trochę zaprzeczenia, że to jest nieprawda, to jest niemożliwe, to jest wina kolegów, to jest najczęściej wina kolegów, to jest wszystko przez jego kolegów, oni mają na niego zły wpływ, ale to nie moje dziecko, prawda? Gdzie najczęściej okazuje się, że to jednak nie winą jest ten dealer, prawda, który gdzieś wyhacza to dziecko, tylko faktycznie jakieś problemy w relacjach tak naprawdę, jakieś trudności emocjonalne będą jakby sprzyjały temu, że stanie się to podstawowym sposobem radzenia sobie w różnych sytuacjach życiowych tak naprawdę. Gdzie faktycznie powiązanie, w sensie taka ocena, co jest przyczyną, a co jest skutkiem. Czy przyczyną pierwotnie są problemy emocjonalne, problemy na przykład związane z depresją, czy z lękiem, czy z nieśmiałością, a wtórnie uzależnienie pojawia się jako koncepcja samoleczenia, czyli to jest jakiś rodzaj antydepresantu, leku przeciw różnym lękom naszym, tak? A w zasadzie też jest rzadko kiedy to ktoś, kto w zasadzie nie ma żadnych problemów, uzależnia się, chociaż mówi też o wtórnych konsekwencjach, prawda, uzależnienia, że jednak faktycznie już po przekroczeniu tego etapu używania szkodliwego, z uzależnieniem wiążą się olbrzymie problemy i dla młodych ludzi to jest szczególnie niebezpieczne ze względu na to, że oni jeszcze są w trakcie rozwoju. Ich układ, jakby centralny układ nerwowy jest szczególnie narażony na różnego rodzaju uszkodzenia w związku z intoksykacją różnego rodzaju substancjami, u których jakby, zwłaszcza te nowe substancje psychoaktywne, których konsekwencje długoterminowe nie są jeszcze tak dobrze poznane. A jednak to jest 5% młodzieży, która przynajmniej raz w życiu próbowała tych nowych substancji, więc to jest dość dużo. Co zaskakujące, bardzo dużo młodzieży bierze leki psychotropowe bez przepisu lekarza i to jest 15% u młodszej grupy wiekowej prawie, wydaje mi się, 40% u tej starszej grupy wiekowej, czyli różnego rodzaju leki, które też pokazują, na jakim trochę tle pojawiają się używki. Ja jeszcze wyłapałem z tego, co mówiłaś, chyba taki głos, który chcę podkreślić, jakoś też mi się on wydaje ważny, że dzieci i nastolatkowie to są osoby, które są w dość kluczowym okresie rozwojowym, też pod kątem takim biologicznym. Ty to powiedziałaś, że są bardziej narażone na uszkodzenie. I ja jakoś myślę to jako o pewnym głosie rozsądku, który chcę, żeby tu wybrzmiał. Że faktycznie wydaje się, że w tymże okresie eksperymentowanie z substancjami może być obarczone jakimś większym trudem niż w przypadku osób dorosłych. Że te konsekwencje brania, czy to społeczne, czy to biologiczne, w sumie trudniej je oceniać w przypadku nastolatków. Nie, to może się zgodzisz, ale pomyślałem sobie, że być może trzeba więcej jakiejś uważności tutaj jakoś wprowadzić w kontekście tego, jakie skutki może nieść ze sobą branie u osób w tak kluczowym okresie rozwojowym. Tak, ale wydaje mi się, że sposobem na dotarcie do tego nie jest takie arbitralne mówienie o konsekwencjach,
Tylko to, żeby młodzież sama taką ambiwalencję w sobie zaczęła budować, że kiedy mówią o tym, że chcemy wolności, chcemy autonomii, a zachęci ich do spojrzenia na to, że w konsekwencji uzależnienie no, jest zależnością w tym momencie od substancji. I dojście do takiego sposobu myślenia, że młodzież sama dostrzega pewien konflikt wartości, że z jednej strony na przykład mówi o tym, że lubi sport, z drugiej strony upija się co kilka dni alkoholem, no, powoduje, że można się spróbować przyjrzeć tej rozbieżności i dzięki temu wzmacniać taką chęć zmiany na bardziej prozdrowotne sposoby używania. Bo nie czarujmy się, prohibicja, zakazy spowodują, że to się tylko przeniesie do trochę mniej oficjalnej, że tak powiem, części i zostanie w tak zwanym podziemiu, prawda? Co skutkuje, no nie wiem, gorszą jakością substancji, większymi zanieczyszczeniami, narażaniem się na jeszcze większą degradację społeczną tak naprawdę. Oczywiście nie chodzi mi o przyzwalanie na substancje, żeby też to tak nie zabrzmiało. Podkreślanie, że to jest decyzja młodej osoby na to, żeby gdzieś była pewna równowaga między potrzebą autonomii, która w tym okresie jest bardzo ważna, a jednak jakimś odwołaniem się do autorytetów, jakimi mogą być, nie wiem, właśnie lekarze, terapeuci, nauczyciele, trenerzy, nie wiem, jakieś osoby z otoczenia młodej osoby, które mogą wzmacniać jego system wartości, który będzie chronił przed jakby wszystkimi zagrożeniami, które wiążą się z używkami. Bo myślę, że odwoływanie się do tego, że tam za 10 lat może się coś stać ze zdrowiem, mniej trafi. Mniej trafi. Wiesz, ja jeszcze pomyślałem o jeszcze jednym takim, takiej rozbieżności. Mam poczucie, że nastolatek spotyka się z dwiema perspektywami. Jedna to jest ta, o której mówiliśmy, ta perspektywa dorosłych czy rodziców, którzy mówią niebezpieczeństwo, zagrożenie, nie zbliżaj się. Raz zapalisz, to się uzależnisz, prawda? I w ogóle wszystko, co najgorsze. I wydaje się, że taki drugi głos, absolutnie i zupełnie przeciwny, głos rówieśników, którzy mówią: to jest fajne, chodź z nami, nie ma w tym nic złego, poczujesz się lepiej, będzie jakoś fajniej. To są też takie zupełnie dwa przeciwne głosy, które zapraszają do tego, że albo obierasz jeden, albo przyjmujesz drugi jako ten, który przybierasz do głowy. A ja rozumiem, że te dwa głosy, one obydwa mają jakieś Mogą ziarna wejść w dialog. prawdziwe. Mogą wejść w dialog i mogą dyskutować. Tak. Bo to jest i zarówno mądrze prawią rodzice, jak i w jakiś sposób mądrze prawią ci nastolatkowie, w tym sensie, że to można dialogować pomiędzy tymi dwoma Znaczy głosami. ja wręcz powiem, że przyjęcie takiej postawy zaciekawienia jest dobrą taką strategią, ponieważ bycie arbitralnie mądrą głową powoduje, że młodzież się czuje moralizowana. Natomiast jeżeli ja się zaciekawię tym, co na ten temat ma do powiedzenia młoda osoba, to ja poznaję jej punkt widzenia, w jakimś sensie trochę odnajduję taką kluczową funkcję tych używek, ponieważ no, tak jak powiedziałam na początku, różne są powody, dla których ludzie będą sięgali po te substancje, po określone substancje, w określonych sytuacjach, z określonych powodów. I zrozumienie tego modelu, tego indywidualnego modelu, może sprzyjać budowaniu pewnej strategii zmiany. Współpracy w tym, żeby, nie wiem, ustalić jakiś realny cel. No bo też umówmy się, ten cel w postaci pełnej abstynencji często okazuje się na pierwszym etapie pracy pobożnym życzeniem. To jest oczywiście życzenie rodzica, to jest wręcz oczekiwanie rodzica, to wręcz jest no, presja rodzica, żeby po kilku spotkaniach pani go przekonała, czy ją, że narkotyki są złe i żeby przestała to robić. I w tym sensie no, niezmiernie ważna jest też praca z rodzicami czy z rodziną, ponieważ
współzależnienie czy postawy wobec osób zażywających, no mogą albo wspierać, albo wspierać objaw, albo jakby osłabiać, prawda? W związku z tym, no tutaj bez, zwłaszcza u młodzieży, jak w przypadku różnych innych problemów czy zaburzeń, współpraca z rodziną jest bardzo ważna. A tak jak mówię, młodzi ludzie chętnie rozmawiają o narkotykach i o tym, co myślą, i chętnie się dowiadują o różnych rzeczach. I często mnie pytają o zdanie, że oni słyszeli, czy ja mogę coś powiedzieć na ten temat, właśnie bez jakby oceniania, czy to jest moralnie dobre, czy złe. Ostatnio Podobnie. miałam taką sytuację, że mama pacjenta przyszła jakby na zaniepokojona, mówiąc, że przyłapała syna na myślach o narkotykach, bo on jest jakby już uzależniony, no i głody są czymś jakby, o czym warto rozmawiać, natomiast przyłapanie na głodach, jakby zrobił coś złego, co jakby próbuje pokazać, że skoro to jest, należy to traktować jako coś, o czym trzeba rozmawiać. Natomiast to nie jest tak, że rozmawiając o narkotykach przyzwalamy na ich zażywanie. To często jest... Właśnie, też chciałam powiedzieć, że często tak niektórzy wyobrażają sobie. Ja na przykład rozmawiając z tobą, przychodzą mi przez głowę takie myśli, czy my nie mówimy czegoś, co zachęci nastolatków ostatecznie do tego, żeby brać? Czy mówienie o tym, że narkotyki czy używki podnoszą, poprawiają nastrój, czy w ogóle można to powiedzieć, prawda? Czy nie robimy czegoś złego, że my o tym mówimy? I sobie myślę, kurczę, wielu rodziców być może nawet też tak myśli, albo wielu nastolatków, że lepiej o tym nie rozmawiać, lepiej nie relacjonować tego, jak narkotyki na mnie wpływają. No ale to potęguje tą trochę chęć jakby spróbowania czegoś, co jest zakazane. To może przynieść odwrotny skutek. Dobrze. Oczywiście są osoby, które, nie wiem, przez swoje bardziej neurotyczne usposobienie wystraszą się i nie spróbują, bo się boją. Ale umówmy się, to nie dotyczy zdecydowanej większości nastolatków, które właśnie pomimo, nie wiem, różnego rodzaju narracji wokół używek, no jednak przełamią ten swój lęk, ponieważ ta ciekawość, chęć eksperymentu, pewnych doznań, to jest też pewien naturalny proces rozwojowy. Zachowania ryzykowne w okresie dojrzewania są po prostu czymś naturalnym. Tak. O, Kasiu, ja się obawiam, że musimy powolutku zmierzać do końca. Rozmawia się niezwykle swobodnie i ten czas mija jak szalony. Ja chciałam tylko podkreślić, bo skoro rozmawiamy trochę o takim temacie bardzo ogólnie, ale myślę, że takie ważne do przyjrzenia się z perspektywy przyszłości jest, jak wpłynął COVID na uzależnienia, ponieważ jak rozmawiamy o tym, jakie są, nie wiem, czynniki makrospołeczne, które wpływają na uzależnienia. Tutaj, nie wiem, kwestie kulturowe, to, że w Polsce mamy pewną kulturę picia, a marihuana jest zupełnie B i zła. I tu jakby polemika toczy się już w tym młodym pokoleniu od lat, tak naprawdę za tym, jak większe szkody wyrządza alkohol, a jak, nie wiem, depenalizacja palenia marihuany mogłaby zmienić koszty społeczne tak naprawdę uzależnień później od alkoholu, a to jest jakby na osobną dyskusję. Polityka zawsze jakby tutaj nie leży w kręgu naszych podstawowych zainteresowań, natomiast to, że faktycznie sytuacja epidemiologiczna w ciągu ostatnich miesięcy też będzie miała olbrzymi wpływ na używanie substancji, w tym sensie, że zamknięcie granic też wpłynęło znacząco na zmianę podaży, co za tym idzie, wzrost cen, co za tym idzie właśnie zanieczyszczenia, czyli dosypywanie, spulchnianie i tak dalej, i tak dalej. No i przerzucanie się na alkohol, że jednak alkohol wybił znacząco w statystykach, jeżeli chodzi o używki. Więc na pewno warto tym pamiętać, jak te problemy aktualne z izolacją młodzieży przełożą się za kilka lat na problemy w radzeniu sobie w relacjach społecznych i tą interpersonalną funkcję, czyli łamania oporu, rozhamowania w kontaktach, złagodzenia jakiegoś lęku,
zwiększenie otwartości. No myślę, że powoli będziemy widzieć pierwsze zależności między tymi procesami, niestety. Nie zapominajmy też o tym, że sama epidemia i sama izolacja wpływa negatywnie na emocjonalność naszych nastolatków, na konflikty w rodzinach, na to, że nastolatkowie częściej są w pewnych kryzysach emocjonalnych, a samo to wydaje się też, jak rozmawialiśmy, wzmaga ryzyko rozwoju, nie wiem, wzmaga ryzyko sięgania po substancje, szukania sposobów odreagowywania, szukania sposobów radzenia sobie lepszego, więc to pewnie też. Kasia, a tak na koniec, czy miałabyś jakiś apel do naszych nastolatków być może, którzy nas słuchają, albo czy można powiedzieć, nie wiem, jakiś rodzaj credo, albo jakiejś informacji, czy apelu, co możemy radzić naszym nastolatkom? Czy da Znaczy się coś takiego? myślę, że to jest takie dość kontrowersyjne w odniesieniu do nastolatków, ale no ja bym tutaj apelowała przede wszystkim o zwiększanie bezpieczeństwa, jeżeli już się decydujemy na używanie. Jest taki świetny program profilaktyczny dla młodzieży, zwłaszcza na różnych imprezach, party work dotyczący redukcji szkód związanych z używaniem. Więc myślę, że takim credo powinno być dla takich młodych osób, jeżeli już się decydujesz na używki, rób to możliwie jak najbezpieczniej. Czyli no, wiedza, świadomość, znajomość różnego rodzaju konsekwencji no, zwiększa samoświadomość i być może mądrzejsze decyzje oparte bardziej na pewnej właśnie analizie, aniżeli tylko impulsywnym zażyciu substancji, takim pod wpływem emocji, po to, żeby poczuć ulgę, po to, żeby ten efekt natychmiastowy, gratyfikacja się pojawiła. Czyli no, raczej w takim duchu motywowania do rozbieżności wokół używania, że jakby spójrz na to z różnych perspektyw, że narkotyki są i atrakcyjne, i stanowią pewne zagrożenie. Czyli łączenie trochę tych dwóch perspektyw. Wydaje mi się, że dialog jest tym, co najbardziej może trafić do osób w tym wieku, w tym okresie. Czyli możliwość decydowania, ale w oparciu o taką szerszą wiedzę niż tylko takie właśnie, tylko z punktu widzenia zbuntowanego nastolatka, który chce podkreślić tym to, że on o sobie decyduje, on może robić co chce, on może łamać normy, zasady, nikt mu nic nie może zabronić. Więc nie tędy droga, nie zakazy, a rozmowa. To mi się z tego Jest takie ułożyło credo, nie tak. zakazy, a rozmowa. Dobre, dobre. Mi się podobnie ułożyło tak do nastolatka, że masz prawo walczyć o autonomię i masz prawo budować swoje życie na swoich wartościach. Dobrze byłoby, żeby sięgać po jakiś rodzaj mądrości, żeby nie narażać się na ryzyko, żeby nie postąpić jakoś zagrażający dla siebie sposób. I to mi się wydaje jakoś fajne, że nie da się tych dzieci trzymać pod kloszem, nie da się nastolatkom zabronić wszystkiego i ich skontrolować, ale można apelować do ich mądrości, żeby nie narobili No sobie. tak, no bo jeżeli zabronimy im, to będą kłamać. No to jest naturalna Dokładnie. metoda i strategia osób, które no gdzieś się w tym zaczynają, znaczy zaczyna się uzależnienie, to zaczynają się pewne mechanizmy też charakterystyczne dla tego zaburzenia. Jednym z nich jest zaprzeczanie, kłamanie, oszukiwanie, co w perspektywie dłuższej do niczego dobrego nie prowadzi, ponieważ jakby problem zaczyna właśnie się pogłębiać gdzieś tam w takiej warstwie, która jest przemilczana. Dziecko zostaje, czy nastolatek zostaje tak naprawdę z wielką tajemnicą, i robi się po prostu coraz trudniejsza sytuacja, niż kiedy faktycznie można o tym rozmawiać. To nie chodzi o przyzwalanie, bo my nie przyzwalamy. Oczywiście. Kasiu, bardzo, bardzo, bardzo Ci dziękuję. Było mi Dziękuję niezwykle również za miło. zaproszenie. To było naprawdę wartościowe spotkanie. Jeszcze raz przypomnę, że gościem naszego live'u była pani Katarzyna Krzykawska, terapeutka uzależnień, psychoterapeutka pracująca na co dzień
także w Klinice Psychiatrii Dzieci i Młodzieży w Szpitalu Uniwersyteckim w Krakowie. Ja się nazywam Bartek Tołorogiński. Też wszystkich serdecznie żegnam. Przypomnę tylko, że spotykaliśmy się w ramach wydarzenia Ej, wszystko okej, organizowanego przez Fundację OSHI i przez Szpital Uniwersytecki w Krakowie. W tym miejscu też zaproszę na kolejnego live'a. Mam nadzieję, że uda nam się spotkać. Kolejny live powinien być na temat relacji rodziców i nastolatków, ale o szczegóły zaglądajcie na profil Instagramowy Oshi World i na stronie internetowej na Facebooku. Dzięki bardzo. Cześć Kasiu. Jeszcze raz Cześć dziękuję. Bartku. I Do pozdrawiam. zobaczenia w korytarzach poradnianych.